to odpływamy. Pani Nivzom po angielsku nie mówi. Ale jest bardzo miła. Pomożemy trochę pani na wodę, żebyśmy choroby morskiej nie dostali. Okej, okay, bo pani sobie poszła, żeby nie dobra, dostali. Dobra, to łap wiosło i spieszamy. Aha, pani idzie po wiosło. A nie, co, będziemy wodę wybierać? Niepodobno. Czekaj, jeszcze pani bierze nożyczki, nóż. Aha. Ale ładny. Super. Pasi konik. To czymś takim zostaliśmy obdarowani. Super. Drugą rękę. I jeszcze taki kwiatek. Ale ładne. Ilona ubrana po wietnamsku. Obdarowana. Obdarowana. Ale ładnie. Pięknie. Jeszcze nigdy w życiu nie byliśmy tak pod siecią. Mnie nie opadła. A, pięknie. Aha. Zobacz, jak tam się lina wciąga. Tam. I poszło. Tak się łowi ryby. Pięknie. Pani nam pokazuje rybki, złowione. Będą do zupy. A pan tak się położyło. Ale ładnie. O ja. Tak to działa. Tam kółeczko się zakręciło i to padło. Aha. Ale nam pani zrobiła puszcz. Jak na karuzeli. Pokaż jej, że mamy te kwiatki, że już płynęliśmy. Pani też ładnie śpiewa. Oni wszyscy mają te kwiatki. Tak jest, na boso się idzie, a ty uważaj, żebyś nie zarwał im tego. To jest taki mostek do łodzi, który prowadzi. I Rafał spróbuje się tam dostać. Patrz, jak ci idzie.
Tragedia się wydarzyła. Zawsze mają takie małe krzesełeczka. Rafał usiadł i jak szybko usiadł, tak szybko spadł. Rozwalił pani krzesełko. To było wybrakowane. I one są tak małe i przystosowane do małych ludzi, że jak usiadł, to po prostu szczeliło. I teraz musi siedzieć tak, bo szkoda nam drugiego krzesła. Ale wstań, pokaż, jaki ty jesteś duży, jakie to krzesełko jest małe. Ale kokos jest duży. Przyszliśmy sobie na lody, no i kurczę, znowu są małe krzesełeczka. I tak myślimy, czy Rafał może usiąść, czy znowu zarwie to małe krzesełeczko. Ale próbuj lody, bo są podobno domowej roboty. Otwórz. Ja mam mango. Pokaż. No ty uwielbiasz mango, to no, ale wygląda super. Sami wygląda super. Ulej kokosowy. Ja mam jeszcze kokosika. Okej. Dobry? Co my tu mamy w tym blaszanym zbiorniku? W środku tam są węgielki, a tu się wędzą kaczki. Kaczuszki. A tu jest dym. No, wielkie kaczki. Nie tylko. To jeszcze z łebkiem. Tak, to są kaczki, no. Może następnym razem spróbujemy. Wędzamy przez rzekę. Takim metalowym mostem, który cały się trzęsie. Ścieżka zaprowadziła nas na miejscowy cmentarz. Spotkaliśmy po drodze orzeszki ziemne. Tak jest, suszą na ulicy. Słońce daje, to się wysuszą. A tam pani pielęgnuje papryczki. Tak jest, całe pole papryka. Na środku pola ryżowego mamy groby. W każdym bawole wodnym kręcą się białe ptaki. Coś pewnie wyskutują, korzystają z obecności tego bawoła. Okay. Yeah. Help.
Jak kokosik? Miód malina. To jest najlepsze. O, zobacz, jak grubo jest. No jest trochę tego. Pyszne. Zupa wygląda super, tylko odkryłam, tak mi się wydaje, galaretka z krwi. Podobno to jest przysmak. No, ale ja tego nie zjem. Ale Rafał wie. Ja będę testował. Mamy zupę z wołowinką. Próbujesz? Próbuję. Spróbuję makaroni. Dobra. Miętka jest, makaron i wołowinka. Ja się pozbyłam tej galaretki z krwi, a Rafał stwierdził, że ją zje. Zobaczymy. Spróbuję. Spróbujesz tylko? No to próbuj. Ugryź kawałek. Galaretka jest galaretka. Bezsmakowa. Rosół coś. Ja już zjadłam, jak zwykle pierwsza. A Rafał jeszcze kończy. Jak się nie da pałeczkami do końca, to bierzemy taką łyżkę, pokaż tą łyżkę. Fajne mają łyżeczki. No i wypijamy rosołek łyżką. Zjadamy. Skończyliśmy jeść. Zamiast serwetek to mają takie pocięte karteczki. Karteczki papieru. Ekonomicznie. On sobie siedzi obok nas, najadł się, wziął karteczkę, wytarł i rzucił na podłogę. Oni tak wszyscy robią. Wszystkie chusteczki, karteczki rzucają na podłogę. I kości też, nie? Też. Te duże czerwone są ładne. To całkiem duże. No. Is it possible you let you make this but small? No, I don't make them. Aha, tu pani sobie klej nalewa i tym kleją jedno na drugie. Ładnie. Idziemy chodnikiem. Jak przejść? Ani prawą. Ani lewą, trzeba ulicą. Znaleźliśmy polskie ślady w Hoian. Kazimierz Kwiatkowski. Okej, teraz próbuj. A jeszcze powiedz, co my mamy, bo ja zapomniałam. Cao Lao, specjalność tego regionu. Super. Tutaj mamy wołowinkę. Po minie widzę, że dobre. A jeszcze pan nam soczek przyniósł. Yeah.
Pani nożyczkami odcina głowę i ogon. Ilona testuje. Co to jest? W środku są orzechy. A to jest klejący ryż. I ja pomyślałam, że to jest puder, ale to nie jest puder, bo to nie jest słodkie. Nie wiem co to. A widzisz. Ale to jakaś nowość. Coś ty tam kupiła znowu? Grylowany banan z ryżem. Czy był wartny? Na gorąco, uważaj. Tym razem na kolację kupujemy bagietkę. No, Rafał sobie jeszcze zjada. Ja chyba już nie chcę zupy. Bagietki bez kolendry. Ale z majonezem. I właśnie to nie wiem, czy to jest dobre. Dobra, ale tak trochę po europejskim. O, nasze smaki.